Witam z tej strony Rafart. Dzisiaj kolejny odcinek z budowy. Tym razem padło pytanie do mnie, a co zrobić, jak nie mam aerografu, a chciałbym tutaj troszeczkę zrobić takiego właśnie efektu, który będzie symulował jakieś wypłowienia, jakieś inne kolory paneli i tak dalej. Więc, żeby coś takiego zrobić, potrzebna jest gąbka. To jest film, który nakręciłem jakiś czas temu. Gąbka plus jakiś kawałek pędzelka, taśma, przyklejamy. Następnie maczamy tutaj tą gąbeczkę. Nie wiem, czy to widać, to jest biała farba, to trochę słabo widać. Tą gąbeczkę wycieramy o coś i przykładamy w różnych miejscach modelu. I to powinno dać taki zbliżony efekt. Znaczy, to nie będzie tak, jak poprzednio pokazywałem, że bierzemy jakąś taką właśnie część gąbki i pryskamy. Spójrzcie, tutaj już troszeczkę powalczyłem z tematem i wyszło to mniej więcej tak. I teraz pytanie brzmi, jak to będzie później wyglądać na ten. To są bardziej ostre te kształty. Ja jeszcze tutaj może jakimś drobnoziarnistym papierem to zredukuję, bo jednak ta farba zostawia tutaj troszeczkę śladu, więc to będzie jeszcze troszeczkę zredukowane, ale mniej więcej podobny efekt, nie używając aerografu, możemy uzyskać. Zobaczymy, jak to wyjdzie po malowaniu. Tutaj model jest w ten sposób zrobiony. Wygląda, jakby go miniaturowe gołębie po prostu narobiły na niego i tyle. Słuchajcie, no, zabawa przednia mi się podoba. Następny element. Dałem ogłoszenie dzisiaj na forum, że jakby ktoś miał maski, to kupię. Zobaczymy, jak będą, to jeszcze może kupię, ale dzisiaj też powalczyłem z tematem i wykonałem maski samodzielnie. To jest taka, miałem taśmę jakąś kupioną, nazywała się niewidoczna. To jest zwykła biurowa taśma i ona idzie tutaj na tył, na tylną owiewkę, a na przedniej owiewce nieśmiertelny maskol z Humbrola poszedł. I też chciałbym Wam pokazać, jak to będzie wyglądało. O, tak to wygląda. Tutaj wygląda, jakby to było gdzieś tam. On troszeczkę się robi przezroczysty czasami, ale wygląda to niezbyt atrakcyjnie. Ale chciałbym Wam pokazać, bo to jest film skierowany do młodych adeptów sztuki. Jaka jest różnica między taśmą? To może być na przykład taśma izolacyjna, albo może być, mogą być na przykład maski, bo firmy generalnie są takie jak P-Mask, firmy, które Edward robi maski, inne firmy też robią maski. Są firmy, które robią maski. Maska to jest właśnie tutaj taka folia, którą przyklejamy na owiewkę i wtedy możemy to pomalować. Chciałbym Wam pokazać różnicę między maskolem a taką taśmą. To jest wszystko samodzielnie wykonane, nie kupowane samodzielnie i będziecie mogli później zobaczyć różnicę między przodem a tyłem. To jest jak gdyby jedna rzecz. I co dalej? Dalej mam zamiar przykleić tutaj przy pomocy Ultra Glue. Bardzo fajny klej. Też polecam go. Jest film zrobiony, do czego on jest. Będę nim przyklejał po prostu owiewki na model. Co więcej? To już omówiłem. Później delikatnym papierem ściernym lub też tutaj takim shine, to jest czwóreczka, do polerowania to się nadaje, ale też taki delikatny jakiś papier znajdę, któryś może z tych tutaj do paznokci typowo, ale step 4, step 5, 6 i 7, o, szósteczka byłaby idealna. Taki przedostatni, nie polerka, ale taki właśnie tutaj jeszcze zbierający troszeczkę, żeby gdyby trochę tej więcej farby zostało na tej gąbce, żeby to jednak
usunąć. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Model jest w całości już przygotowany praktycznie do malowania. Poprzednio został umyty. Dzisiaj tylko odkleiłem tutaj jeszcze plastelinę techniczną i będę montował owiewki. I prawdopodobnie albo jakoś w tygodniu lub też w weekend zajmę się malowaniem całości. No to byłby taki krótkie info, co się dzieje z modelem, jak to tutaj wygląda i co mam zamiar. O, jeszcze jedna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć. Jakiś czas temu kupiłem też Humbrola akryl 45 sekund. Począsnąć można. Widzicie, tutaj nie wolno tego zamrażać i nadaje się do aerografu. Dobra, mam zamiar, nie wiem, czy tu jest kuleczka w środku, mam zamiar to też przetestować na hamulcach aerodynamicznych tutaj, które są jeszcze niepomalowane od wewnętrznej strony, będą na czerwono. No i to w zasadzie tyle. Dzięki za oglądanie. Taki update z dzisiejszych zmagań. I do zobaczenia w następnym odcinku.